Hej, witam wszystkich z tej strony Kerdys i zapraszam Was na 9 odcinek z serii Total War Warhammer 3 w mini kampanii Wojna Prewencyjna. Moi drodzy, zapuściliśmy się we wcześniejszych odcinkach w zasadzie na północ, do stolicy Tamorgana. Pobiliśmy garnizon i armię, która się tam chowała, splądrowaliśmy tą osadę i ruszyliśmy z powrotem na południe, żeby zregenerować siły. I co najważniejsze, Tamorkan za nami podąża. Nie wiem, czy jest spragniony zemsty, czy o co chodzi, czy wcześniej nie widział sensu w atakowaniu naszej głównej prowincji. No bo Tamorkan przejął tutaj tą ścieżkę na wschód, tak się nazywa ta prowincja. I zamiast zaatakować nas tutaj, wziąć naszą stolicę, to ruszył za Zatanem na północ. Potem trochę udało się go wykiwać. Tamorkan też, o dziwo, jakoś powoli, tutaj zbyt powoli na moje oko, zbliżał się do stolicy. Chyba sądził, że garnizon i armia tam poradzą sobie z armią Zatana, tylko po co on by tu w takim razie szedł, to nie wiem. W każdym razie ruszył za nami w pościg. W tym pościgu nadal trwa. Natomiast nasze siły już zostały tutaj jeszcze wzmocnione w stosunku do tego, co było wcześniej. Też Draskhad tutaj będzie wspierał w tej bitwie Zatana. Do tej bitwy oczywiście dojdzie i spróbujemy pobić armię Tamorkana. Ona jest słabsza, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, słabsza niż w momencie, kiedy nas atakował. Natomiast nasza armia jest silniejsza niż w momencie, kiedy nas atakował. Więc jest wspierana tutaj dodatkowo, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyjdzie. Tak sobie myślę, czy ja bym nie chciał puścić konwoju po coś. Ile ja tam mam? Ile ja mam niewolników w ogóle, powiedzcie mi? 50, więc przydałoby się już posłać jakiś konwój, bo ten tu co prawda za 4 tury dotrze do celu, ale on nam tylko sprowadzi surowce, więc ja bym potrzebowałbym siły roboczej. I tak, mógłbym posłać konwój do Czarnej Grani, ale chyba najbardziej by mi się opłacało tutaj, do Bladych Sióstr. Bo za 500 sztuk broni mamy 1241 niewolników. Co prawda 500 sztuk broni nie wyślemy, bo nie mamy tyle. Ale jak sobie zmniejszymy do 400, a tyle już posiadamy, to prawie 1000 niewolników będzie nasze, więc wysyłamy ten konwój do tej destynacji. Tam wcześniej jeszcze żaden mój konwój nie poszedł, więc zobaczymy, co nadzorca konwoju dostanie na końcu, o ile oczywiście dotrze. No i tyle. Puszczamy turę, czekamy na Tamorkana i chętnie się tu zemszczę, kiedy do nas dotrze. Tylko nie wiem jeszcze, czy w bitwie ręcznej, czy w bitwie automatycznej, bo jeżeli przyznaję szczerze, że jeżeli komputer będzie widział tutaj automatycznie zwycięstwo, to całkiem możliwe, że się pokuszę o to automatyczne zwycięstwo, ile nie stracimy tam jakichś ważnych jednostek. No bo bitwa z Tamorkanem, z taką ilością potworów, które on tam posiada w tej swojej armii, tak czy siak będzie ciężka. Zatem warto byłoby wybrać bezpieczne rozwiązanie. Trochę to byłoby antyklimatyczne, wiem, ale mimo wszystko musiałbym się kierować w tym przypadku musiałbym się kierować po prostu pragmatyzmem. Dobra. Przed konwojem bez żadnego ostrzeżenia ni stąd, ni zowąd rozwiera się ziemia, a rozpadlina formuje się w rozdziewioną paszczę pełną ostrych jak brzytwa zębisk. W głowach wojowników rozbrzmiewa lawina szeptów, z których każdy brzmi tak samo. Nakarm mnie, a zyskasz druzgocącą moc. No nie, bo byśmy tutaj stracili bykocentaury. Nie chcę tracić bykocentaurów, więc nie zajmujmy się tym. Władcy Zarduk, widzę, już polegli, ale my ich nie chcemy. Tam nie ma żadnego legendarnego lorda, więc czy bym ich przyjął do siebie, czy nie, to by nic nie dało. Dobra, Gordus, ty dostałeś poziom. A z racji tego, że teraz zachowujesz się jako agent, to może zróbmy tak.
zmniejszmy jego koszty działania i zwiększmy potencjalną szansę na odniesienie sukcesu. Zróbmy tutaj ten atak na jednostki, chyba że zabójstwo. W sumie zabójstwo maga mogłoby nie być najgłupsze. Bo ten atak na jednostki tak pewnie byłby słaby, ale i tak ma, odnieśliśmy porażkę. Także Gordyzak na razie jest mega nieskuteczny. Tymczasem nasz kasztelan też dostał poziom i weźmiemy sobie to. Dodatkowy proch. I weźmiemy sobie to zmniejszenie czasu przeładowania. No i dobra. Tamurkan w trybie marszu ma szansę dotrzeć nawet pod granitowej iglicę. Ale kurde, szkoda, że nie widzimy jego możliwości w zwykłym poruszaniu się, tylko tak sobie sprawdzę, bo tu on będzie miał porównywalny do Zatana, więc gdybyśmy się tak ciut cofnęli. Ale tak ciut. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. A, też nadzorca dostał poziom. Dobra, gdzie ja to jestem? Tu. Tu. Zobaczymy, czy teraz Tamurkan podejdzie. No i co? Wyszedł z trybu marszu, więc chyba jesteśmy w jego zasięgu. Ale nie, nie do... A, wszedł w tryb zasadzki. Kurde, dobrze byłoby go w takim razie teraz zauważyć, bo to będzie problem, ale kurde, boję się, że go nie dojrzymy. To będzie problem, kiedy skoro on się schował w zasadzkę, to nie zaatakujemy go dwiema armiami. Po prostu jedna z... Gdybym chciał z nim teraz stoczyć walkę, to jedna z naszych armii musiałaby w tą pułapkę wpaść, ale wtedy byłaby bitwa jedna armia na jedną armię. Nie mógłbym się wesprzeć drugą. I to nie byłoby dobre. Ale tak, zasadzka odkryta. To już widzę tutaj. Dobra, znowu przygoda konwoju. Pewien hobgobliński jeździec wilków jest właśnie przygotowywany do drogi. Ma dostarczyć konwojowi nadwyżkę ulepszonego opancerzenia z piekielnej kuźni. Trzeba nie tylko zadbać o to, by maksymalnie obładować tego herlaka, lecz także zdecydować, jakie wyposażenie przekazać członkom konwoju, by mogli odeprzeć ewentualne zagrożenia. I tak możemy zyskać premię do ataku albo premię do obrony. Weźmy sobie premię do ataku po prostu. Dobra, mamy też opracowane już badanie. No i tak jak mówiłem, atakujemy dwiema armiami. Draskoad będzie oczywiście tą armią wspierającą. A Zatan... Zatan będzie głównym atakującym, chociaż kurde Gordus. Nie no, dobra, dołącz. Dobra, komputer widzi szlachetną porażkę, co mnie zmartwiło jednak. Bo liczyłem na to, że będzie jednak tutaj pokazane zwycięstwo. To moment. Gdybyśmy jeszcze jedną rzecz sobie zrobili. Draskoad. Gdybyśmy tak sobie wzięli sławny regiment jeden dodatkowo. Tak na chwilę. Dalej jest szlachetna porażka, ale dobra, no armia tak czy siak została tutaj delikatnie wzmocniona. Dobra, to czeka nas ostra walka. Powiedziałbym, że nawet taka sądna walka, bo jeżeli tutaj przegramy z Tamurkanem, to to już będzie naprawdę jedna wielka lipa. Z tego względu, że nie zdążę odbudować armii, chyba że jego byśmy też bardzo mocno pobili, ale jeżeli nie, to bym nie zdążył odbudować armii i on by mógł ruszyć na stolicę. Także mamy taki kamień milowy w naszej kampanii. On tutaj, ta bitwa może zadecydować o naszej porażce.
ogółem w całej tej mini kampanii. I nie bardzo mam też pomysł, jak tutaj ustawić nasze siły. Może w tym miejscu tutaj to wąskie gardło wykorzystać. No nic, trzeba walczyć. Tak sądzę. No tak sobie patrzę, jeszcze nie robię nic, bo sobie patrzę na tą mapkę, jak tutaj to, jak się poustawiać. Szkoda, że nie jesteśmy po drugiej stronie, bo tutaj tych wąskich gardeł potencjalnych jest więcej. Ale no nic. Zastanawiam się, czy jeszcze nie zarządzić odwrotu i nie ustawić się w trybie zasadzki przed granitowymi iglicami. Ale wiecie co, chyba tak nawet zrobię, żeby maksymalnie wzmocnić nasze szanse. Dobra, to tak. Teraz chodź tu. Zatan, właśnie w tryb zasadzki. 55% szans na powodzenie. Mam nadzieję tylko, że on nie ma umiejętności nagły atak. Kurde, szkoda, że Gorduzem nie spróbowałem jeszcze ewentualnie jeszcze raz któregoś z jego bohaterów przeatakować, żeby jeszcze sobie zwiększyć szansę na wygraną w tej walce. No nic, dobra, zobaczymy co się zaraz wydarzy. Okej, Zatan wyszedł z zasadzki, ale zobaczcie co się wydarzyło. Tamur Khan ominął nasze dwie armie. I Zatana, i Drashota, czy tam Drashota, ruszył na garnizon granitowych iglic. I my tu mamy drobne zwycięstwo. To nawet nie jest pyrrusowe zwycięstwo, tylko to jest drobne zwycięstwo, więc komputer tutaj źle to sobie przekalkulował wszystko. Korci mnie, żeby to teraz rozegrać ręcznie, skoro mamy aż tak wielką przewagę. Ale z drugiej strony obawiam się, żebym mógł stracić którejś z tych naszych kluczowych jednostek. Więc tak jak mówiłem, podejdziemy sobie pragmatycznie do tego i zrobimy po prostu automatyczne rozstrzygnięcie. Tak jak powiedziałem, wiem, antyklimatycznie, ale tutaj mój pragmatyzm jednak zwyciężył. Tak sobie patrzę tylko, kto w tym automatycznym rozstrzygnięciu dał najwięcej czadu, najbardziej czadu i chyba to były garło... nie. Piekielny kasztelan zabił najwięcej osób, ale tu widzę garłacze zadały największe obrażenia. Okej, dobra. To ja sobie wezmę w takim razie siłę robocze 25 tylko z tej armii. Aha, po stronie wroga tak sobie tylko zerkam, widzę ogry. Wywołały chyba najwięcej... największe zamieszanie, zabiły najwięcej ofiar. Ale porównywalnie z wybrańcami. No ale dobra, mi to jak najbardziej pasuje. To co się właśnie wydarzyło. Ale widzę, że równowaga sił dalej jest nie po naszej stronie. Zastanawiam się tylko, czy to wynika z tego, że komputer jeszcze sobie nie zaktualizował tej informacji po bitwie. Czy oni mają kolejne armie gdzieś tam na podorędziu. Ja wiem, że jedna była. Ja to widziałem w poprzednim odcinku, się trochę obawiałem, że jedna z drugą armią ruszą na nasze ziemię, ale tak się nie wydarzyło. No, Kolek widzę dołączył do Wilicza po swojej przegranej. Szkoda, że my nie mogliśmy go zwerbować, no, ale nie ma takiej możliwości.
Dobra. A, to jest... Dobra, to jest, widzę, zadanie dla Drashoata, po jego legendarny przedmiot. Dobra. Teraz wszyscy dostali chyba tutaj, którzy brali udział w tej bitwie, poziom. Drashoat, ty się chowasz tutaj do granitowych iglic. Możemy ci dać poziom jak najbardziej. I zrobimy tak, że... Gdzieś mamy jakąś umiejętność, która powoduje, że koszt werbunku jest mniejszy. Tak, tutaj, ale to daleka droga by była przed nami. Zróbmy inaczej. Co ty tu masz? Dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to i weźmy sobie to, żebyś też miał już dostęp do tych najsilniejszych zaklęć. Tutaj niech będzie... obojętny w sumie, ten Gordus już mnie jakoś na ten moment wybitnie nie interesuje. Nie będzie już brał udziału w walkach, już nie uważam go za przydatnego do głównej armii. Weźmy sobie to, bo teraz czeka nas trochę podbijania. Zwiększmy sobie pancerz u Zatana jeszcze. A u ciebie tak, zwiększenie mobilności. Tak. Może tak. I jeszcze nasz mag. O, fajnie, on już jest też latający. Już dostał wielkiego Taurusa, więc też już fruwa. Okej. Też dostał kilka poziomów, więc możemy sobie trochę tych punktów porozdawać. Dobra, dajmy mu jeszcze punkty życia jakieś. Może odporność na ostrzał. No i dobra, Zatan. To w takim razie tak, teraz musisz sobie wejść w tryb obozu, co prawda. Chociaż jesteś na naszych ziemiach, to ten tryb obozu nic nie daje. Dobra, to chodź tutaj. Nie wychodź jeszcze poza granicę, żeby zregenerować swoje siły. Dalej niewolników jakoś dużo nie ma, ale ja sobie postawię tutaj kapliczkę darczyńców, żeby zwiększyć dochody. Mamy dużo hajsu. Zastanawiam się, czy tego posterunku jednak nie postawić u Wilicza w jego stolicy. Nie, tutaj jego widzę. Jego wasalowie mają posterunek, to może tu. Jak się buduje posterunek bez tego kliknięcia, to teraz nie wiem. A to dobra, to w następnej turze. W takim razie to zrobimy, chyba że to mogę gdzieś tu na tym ekranie. Tak. I to od razu możemy zobaczyć, kogo moglibyśmy dzięki temu posterunkowi werbować. No i widzę, że... no właśnie, trzy jednostki. Ale w tym Wojowników Chaosu, bo... I nie wiem, czy to by nie byłoby chociaż z tego względu przydatne. Nie, dobra. Na razie... Ten posterunek nie jest mi do niczego potrzebny, tylko w sumie strata hajsu, a ten hajs się jeszcze może przydać. Ej, patrzcie, ta Murkan nagle chce pokoju, nie ma mowy. Odbijemy nasze ziemię i wtedy możemy gadać o pokoju. Ta Murkan nie jest głównym celem naszej kampanii, więc o ile korci mnie, żeby teraz przejąć inicjatywę w wojnie z tym gnojkiem, o tyle... Muszę pamiętać jednak, że czeka nas jeszcze większe wyzwanie, bo Grimgor. Sam Grimgor, myślę, że tak silną armią jak ta Murkan nie będzie dysponował. On sam chyba też nie jest aż tak silny jak ta Murkan. A przynajmniej nie ma, nie siedzi na kurde połączeniu smoka i ropuchy. Nie ma żadnego wierzchowca, więc chociażby z tego powodu byłoby trochę łatwiej, bo by aż tak nie rozpierdzielał naszej linii, jak to robił Tamurkan. Nie ma też tak silnych bohaterów, jak sądzę. Więc nie sądzę, że był aż takim zagrożeniem. Znaczy, sam Grimgor, sam sobie. O, może w ten sposób, bo jako frakcja są, owszem, większym wyzwaniem. Są 13 siłą na świecie. Mają te swoje armie, mają możliwość zwołania ła,
Tylko, że oni chyba są zamieszani gdzieś w wojnę i tak walczą ze sługami konklawy. Tak widziałem wcześniej, przez moment mi się rzuciło w oczy to, że ktoś tutaj walczył z Gortem Okrutnym. Gort Okrutny w sensie wyszedł i zabił. I nie wiem, czy to właśnie nie był przypadkiem, nie była jakaś orcza armia. Więc oni na razie mogą sobie z Grimgorem radzić. A pamiętacie w ogóle kampanię Grimgora? Wtedy naszym celem było właśnie zdobycie Zarnagrund, więc komputery robi tutaj podobne rzeczy, ale na razie mu to nie wychodzi. Dobra. Czy my coś w tej turze chcemy zrobić? Minął. Możemy tutaj rozwinąć budynek, pozyskać na przykład sobie możliwość werbowania ognistych Kdai. Wy jesteście przeciwpiechotni. Wy jesteście skuteczni przeciwko dużym wrogom. Weźmy sobie ten budynek Zagrody Potworów, żeby właśnie lepszych bykocentaurów jeszcze móc sobie werbować. To jest chyba zwykły bohater frakcji Nurglat. Nie jest żaden tam unikatowy dla frakcji Tamurkana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę sobie sprawdzić też zaraz, czy w momencie kiedy... W momencie jak zdobyliśmy tą technologię podbijającą nasze stosunki z innymi kresnoludami chaosu, to czy ja nie będę mógł nawiązać z stosunków handlowych, na przykład z Astragotem. Okej, świątynna strażnica nam się wybudowała i mamy już najsilniejszy możliwy garnizon w naszej osadzie. Wciąż nie jest on jakiś mega imponujący, no ale... Jak doda się do niego jakąś tam armię, no to myślę, że będzie dosyć, żeby powstrzymać przynajmniej jedną jakąś silną armię wroga. Dobra. Czy ktoś chce z nami handlować? Nie. Nikt nie chce handlować. Co więcej, akolici Hashuta, czyli Astragot, pomimo tego, że powinien nas lubić, to totalnie nie chce z nami handlować. Ocena podstawowa minus 20. Nigdy nie wiem, o co chodzi w ocenie podstawowej. Bo względna siła frakcji, potencjał dyplomatyczny, potencjał wartość gospodarcza, to jest dla mnie gdzieś tam do wytłumaczenia, ale nie rozumiem tej statystyki wartość podstawowa. Jeżeli ktoś z oglądających wie, to chętnie bym przeczytał w komentarzu coś na ten temat. Dlaczego tak, takie różne wartości potrafią się tam pojawiać. Dobra, atakujemy Wichrowy Wierch. Bierzemy sobie pewne zwycięstwo. Budujemy sobie tutaj fabrykę. I tu nam się studnia solankowa wyprodukowała. To czy teraz jak mamy dostęp do jakiegoś surowca? O, scalingowy teraz chcieliby z nami... pohandlować. My byśmy z tego dostawali 105 sztuk złota, ale nie wiem, czy ja tak sobie nie poczekam z tą solą, bo kiedy zdobywałem wcześniej Wichrowy Wierch i planowałem jego rozwój, to owszem, ja chciałem tutaj tą sól wydobywać właśnie po to, żeby sobie dodać surowiec handlowy, ale teraz by mi zależało bardziej na innych rzeczach, a zależałoby mi na kolejnym rusznikarzu i zależałoby mi na murach, żeby wzmocnić tutaj garnizon. Dobra, Zatan dostał kolejny poziom, sobie weźmy to i weźmy sobie dalsze wzmocnienie pancerza. Kasztelan może sobie wziąć to i co to było? Odnawia amunicję, okej. I możemy sobie zwiększyć ilość w ogóle tej amunicji.
No i dobra, niech się nasze siły trochę zregenerują przez tą jedną turę i zaraz ruszamy dalej na lodopluj. Liczę na to, że uda nam się podbić całą prowincję i z powrotem odzyskać nad nią kontrolę. Jeżeli wtedy Tamorkan będzie nadal chętny do podpisywania paktów pokojowych, no to spoko. To jestem gotowy ten pakt z nim zawrzeć. Zawrzeć rozejm. Dobra, tu możemy turę sobie oddać. Chociaż mamy jakieś potencjalne ulepszenie budynku. Nie, ale nie, bo tutaj tracilibyśmy surowce. Mamy ich jeszcze, ich przyrost jest jednak jeszcze zbyt niewielki, żebym się decydował na ich utratę w zamian za złoto. To złoto też byłoby przydatne. Widzę, Village tam w ogóle pod swoim szyldem zgromadził całkiem dużą ilość legendarnych lordów, bo już wcześniej widzieliśmy Kholeka, potem pojawił się tam, widziałem Archaon, teraz jeszcze Belakor. Kurde, cała kolekcja, widzę, mu się tam zbiera dzięki temu modowi, który mamy wgrany. Dobra. Tak, to wiedziałem. Kolejni zwierzę ludzie się pojawiają gdzieś tutaj, więc całkiem możliwe, że trafią na nasze ziemię. I tym razem nie popełnię błędu, że sobie ich tam będę ignorował przez jakiś czas. Tylko w momencie, kiedy wkroczą na nasze ziemię, to zaraz ich zaatakuję. Dobra, tutaj sobie produkcję masową zrobiliśmy i czas chyba w końcu pójść w tej ścieżce po coś konkretnego, tylko pytanie, co by mnie najbardziej interesowało? Jaka technologia? Tutaj żadna z nich nie jest dla mnie jakoś wybitnie kluczowa. Nie wiem, czy nie wolę poczekać na kolejną możliwość zajęcia jakiegoś miejsca w konklawę. Tutaj musielibyśmy wydać 1500 sztuk surowców, co przy ich obecnym dochodzie jest dla mnie problematyczne. Ale z drugiej strony, no warto byłoby tu ruszyć do przodu w tym drzewku. No tutaj jak pójdę w to niewiele zyskam, bo dostęp tylko do jeszcze jednej kolejnej technologii, potem znowu musiałbym 2000 wydawać. To może bardziej tu. Dobra, idźmy w to. Będziemy mieli teraz posterunku trochę taniej, jak będziemy chcieli budować. Dobra, można wysłać kolejny konwój. Ten za jedną turę już do nas wróci, więc spoko, zaraz zyskamy dosyć dużo niewolników. Ale to właśnie, skoro zyskamy dosyć dużo niewolników, to pytanie, ile ich, gdzie i ile ich mam? Tutaj jest ich całkiem przyzwoita ilość, ale tutaj będziemy chcieli przyjmować siłę roboczą, bo jak przyjmiemy lodopluj, to my tam zrobimy posterunek i tam będziemy chcieli wydobywać surowce. Więc jak wysyłamy konwój i poniewolników, to niech tam ta prowincja też ich przyjmuje. Dobra, dalej mamy... Nie, teraz chyba bym kasę sobie zainwestował w surowce. A gdzie mamy jakąś największą przebitkę? 191, 143, 228. Dobra, puścimy sobie do kryształowych iglic.
No i dobra, kończymy turę. No tak jak mówiłem wcześniej, komputer chyba nie zdążył zaktualizować sobie tej równowagi sił po ostatniej zwycięskiej bitwie z Tamurkanem. I on tam teraz widzę po tym pasku, który się już trochę był wcześniej z większą korzyścią dla nas. Teraz się ta równowaga sił trochę przesunęła z powrotem. Dalej mamy się przewagę, ale zmniejszyła nam się ta przewaga, więc Tamurkan po prostu tam odbudowuje swoje siły na północy, więc muszę ten czas wykorzystać. O, patrzcie, jak Grimgor dostał w pierdziel. A jak mi się to podoba. To będzie nam zdecydowanie łatwiej. Teraz jak szybko uda nam się zakończyć wojnę z Tamurkanem, to jest bardzo dobry moment, żeby samego Grimgora przeatakować. Póki on się tam swoich sił nie uzupełni. Wilicz sobie bardzo dobrze radzi z Katajem. To też znowu podobnie do tego, jak to miało miejsce w naszej mini kampanii. Dobra, Zatan, zabieraj się za ten lodopluj. Mamy oczywiście pewne zwycięstwo. I tutaj stawiamy sobie posterunek. Od razu chyba widzę, mamy... Nie, myślałem, że mamy, a nie mamy budynku związanego z surowcami. To od razu taki budynek tu postawię. Skoro mamy już tu siłę roboczą, no to ją wykorzystajmy do czegoś. Się tak zastanawiam nawet, czy nie przyspieszyć budowy, ale może nie. Dobra, tutaj pójdziemy w mury. A tu z kolei myślę, że sobie zwiększymy wydobycie złota. Tak jest. Zmniejszymy sobie co prawda ilość surowców, ale zobaczcie, w ogóle już potrzebujemy 800 niewolników, przez to, że wybudowała nam się tutaj linia montażowa. A, i technologia. Dobra, to teraz wojskową technologię sobie jakąś opracujemy. Może to. Albo to. Większe przychody z łupienia osad. Demoniczny kowal, nasz czarny księżnik dostał poziom i my sobie w takim razie weźmiemy sobie tutaj te mroczne poddaństwo, wymaksujemy. Ktoś jeszcze? Aha, nadzorca konwoju. Niech będzie. Aha, kurde, ja sobie włączyłem tutaj ten najszybsze tempo, żeby nie patrzeć tam na to, co się dzieje gdzie indziej, co nas nie interesuje na ten moment. No właśnie, ruchy Wilicza chciałem przyspieszyć. Ja sobie teraz tutaj chętnie przybliżę mapkę, o, bo dzięki temu widzimy ikony wrogich lordów albo bohaterów i nie widzę żadnej armii, żeby się tu kręciła, co nie znaczy, że jej gdzieś tam nie ma. Dobra, Zatan, zabieraj się za szablową górę. I znowuż pewne zwycięstwo. I sobie oczywiście weźmiemy. Powoli będę musiał chyba wymieniać już tych zwykłych krasnoludów na silniejszą piechotę. Bo oni przy każdej bitwie tak tracą mniej więcej połowę punktów życia przy tych automatycznych rozstrzygnięciach. Przy ręcznych bitwach też już na przykład ta piekielna gwardia potwierdziła swoją jakość, więc powoli będę musiał ją dokoptowywać tutaj do tej naszej armii. No i tak, budujemy wieżę oczywiście. Mamy zabezpieczoną prowincję. Ja sobie od razu tutaj wezmę chyba zwiększenie kontroli. I tak, stawiamy tutaj garnizon. I stawiamy tutaj wydobycie złota.
I teraz pytanie, panie Tamurkanie. Czy pan chcesz teraz podpisywać pokój? Tak, dalej chcę pokoju, więc tak zróbmy. Zabezpieczę sobie też ten pokój. Patrzcie, jak niewiele by brakowało, abyśmy mogli z nim podpisywać nawet sojusz obronny. To byłoby nawet śmieszne, ale gdybyśmy na przykład oferowali daninę. Tak, z 7 tysięcy. Ha, zobaczcie, podpiszemy traktat pokojowy, to jeszcze możemy stać się nagle sojusznikiem Tamurkana. Kurde, nawet powiem wam, że trochę mnie to korci. Po tym, jak ciężkim on się okazał być rywalem, to potem w dalszych walkach mógł być naprawdę przydatnym sojusznikiem. Ale nie, bez przesady. Ale podpiszemy sobie pakt o nieagresji. I damy mu, nie damy mu możliwości przechodzenia przez nasze ziemię. Niech on tam idzie na północ, niech on się tłucze z Kislewem. A jeszcze nam za to zapłać. Dobra. No i w tym momencie, po długich, długich walkach z Tamurkanem, po kilku sytuacjach kryzysowych, wracamy do punktu, kiedy ja mam otwartą drogę do atakowania Grimgora. Czy to jest lepszy moment niż wcześniej, czy gorszy? Tego nie wiem. Bo wydawało mi się, że najlepszym możliwym momentem na zaatakowanie Grimgora było, kiedy ten oblegał skałę wyzwania. Mogliśmy go wtedy zaatakować, wspomagając w ten sposób Koleka. Może dzięki temu nie mielibyśmy nawet wojny z Tamurkanem. Ale Tamurkan zdążył nam tą wojnę wypowiedzieć, więc... To jest takie po prostu gdybanie teraz, co by było, które nie ma sensu, więc sobie je odpuszczę i zabiorę się za podbijanie ziem Grimgora. Zaczniemy sobie, myślę, tutaj od północy. Opanujemy skałę wyzwania, smoczą śmierć, latającą górę. Myślę, że teraz Hoat tutaj nawet może nam ewentualnie pomóc. Tylko musielibyśmy sobie trochę tego Draskhoata wzmocnić. I tak, ja bym Draskhoata wysłał na spotkanie znowu ze Zatanem. Zatan by mu przekazał swoich krasnoludzkich wojowników. A ja bym sobie na przykład piekielną gwardię dowerbował. Możemy też, myślę, machiny wojenne ewentualnie Draskhoatowi jakieś dorekrutować. Dajmy ci te magmowe działo, tak myślę. Albo wyrzutnie rakiet, co mi tam. Niech będzie. A zaraz nam się zwiększy też ilość przychodów, więc liczę na to, że nas będzie stać na te lekkie uzupełnienie naszych armii. Za parę tur, tak z ciekawości, sobie sprawdzę, czy Tamurkan wybrał sobie jakiegoś wroga do walki. Może tak się też stać, jak to było z Grimgorem, że wypowie nam ten pakt o nieagresji za chwilę, kiedy swoje siły sobie odbuduje. Ale do tego czasu postaramy się być jeszcze silniejsi niż wcześniej. Dobra, powoli nam produkcja surowców wraca na właściwe tory. Produkcja uzbrojenia jest nie najgorsza. Teraz czas zadbać o to złoto. No tutaj już w Szablowej Górze tam się zaraz stworzy budynek odpowiedzialny za produkcję złota. Tutaj też. W Lodopluju myślę, że możemy sobie zainwestować, żeby też kolejny budynek pozyskujący złoto
wybudować. Nie będę tworzył tutaj posterunków, czy nie będę tworzył garnizonu w Lodupluju, bo garnizony w posterunkach i tak są mierne, nie dają też murów, więc sobie to odpuśćmy. Pytanie, czy bym nie chciał jeszcze więcej uzbrojenia sobie produkować. Ale myślę, że ta ilość jest przyzwoita jak na razie. Bardziej faktycznie jeszcze bym tych surowców potrzebował. Tymczasem tak, możemy sobie wydać punkt w konklawę. Kurde, szkoda, że on to stanowisko obsadził. Dobra, weźmy sobie, myślę, to, żeby zdobywać więcej punktów w konklawę, żeby potem też móc przejmować stanowiska, które wcześniej zajął Astragot albo chociażby Drashot, którego już nie ma. Dobra. Oddajemy turę znowu, chociaż konwój można wysłać. Czego bym potrzebował? Surowców widzę chyba najwięcej. Znowu. I gdzie bym te surowce mógł pozyskać sobie? Albo może hajs? Albo niewolników w sumie. Pójdźmy konwój do Zatoki Ostrzy. Zyskamy 620 niewolników, więc po 310 na obydwie prowincje. Magmar za Anaz! Ach, chyba że sobie żartujesz, odmawiamy. Właśnie zaczęła nam się wojna z Kislewem, który jest silniejszy od nas. I to było bardzo niedobre. Bo Borys Ursus właśnie nas zaatakował. Który, jak się wydaje, jest w okolicy Zarna Grunt. I zaatakował nas nagłym atakiem. I właśnie w tym momencie tracimy konwój. Chyba że sobie tą bitwę stoczymy. Tak sobie patrzę na naszą armię. Patrzę sobie na niego. Sam Borys może być tutaj utrapieniem. Ale nasza armia też jest, no nie jest jakaś wybitnie słaba. Stoczmy sobie tą bitwę. To jest konwój, więc no najwyżej kolejny sobie stworzymy, który będzie musiał co prawda całą tą swoją siłę zbierać od zera. O, mamy tutaj wąskie gardło. Nie wiem jeszcze, czy te wąskie gardło będzie dla nas dobre, czy nie. Gdybym miał machiny wojenne, te na przykład wyrzutnie rakiet, to bym się bardzo ucieszył. Byśmy wroga zblokowali tutaj w tym przejściu, a wyrzutnie by go raziły z dystansu. Ale nie mamy żadnej artylerii. Więc musimy po prostu głównie liczyć albo na miażdżyciela duszy, no bo on może strzelać z dystansu. A tak to musimy liczyć na siłę naszej piechoty. Która jest po części złożona z piechoty, po części z potwornej piechoty, bo mamy tutaj ludożerców. No ale mamy też potwory. Które mogą tam łamać linię wroga. Sam nadzorca. No on nie jest zbyt silny, więc niech on się tam jakoś nie pcha do walki. No oczywiście hobgobliny. Kurde, żałuję tylko jednej rzeczy, że nie mamy tutaj jakichś sensownych wzniesień na tym polu walki. Bo to oznacza, że moi piekielni gwardziści z gliwiami średnio mogą strzeliwać wroga. Chyba że postawimy ich gdzieś. Tutaj zaraz sobie podejdziemy może i tych z tej strony, żeby oni ostrzeliwali ich tak. Dobra. Nie, tu nie. Spróbujmy.
ten sposób. Tutaj zaraz sobie tych przemieścimy w to miejsce. I rozpoczynamy bitwę. Przeciwnik chyba też nie ma żadnej tam artylerii. Gorzej, że on ma magów. No ale my mamy duże bestie. Też możemy je wykorzystać. No i co, idziecie czy stoicie? To wy nas zaatakowaliście. Zobaczymy, jak mocny będzie Borys. Widzę, znowu nas atakują swoją magią. I co, nie atakujecie? No to dobra, to miażdżyciel trochę podejdzie, żeby was sobie ostrzelać. No i teraz się nagle zdecydowali walczyć. Nie, dobra, moment, to są husarze, to może jednak warto się tu wzmocnić. Dobra, bitwa nam się zaczęła. Średnio widać, co tu się dzieje. Ale chyba ogry na razie najbardziej obrywają. Ta flanka na razie nic nie robi, ale przeciwnik ma tutaj trochę tej piechoty. Tych zamachowców trzeba trochę ostrzelać. Kto tu oberwał najmocniej na razie? Husaria oberwała. Najgorzej, że my nie możemy ostrzeliwać Borysa, bo on się nie wyróżnia wzrostem tutaj za bardzo. Gdzie uciekacie? Nie uciekać mi tutaj. Boże święty, jak ja tego nienawidzę. Jak póki sam tego nie ustawię, to... to te jednostki wroga mają bardzo durną tendencję do uciekania. Dobra, wiecie co? Skoro Borys Myślałem, że jak skoro Borys tam walczy, to ja wyślę tutaj potwory, ale wróg nas może sensownie ostrzelać, więc ja sobie poczekam jeszcze. Gdzie są ci zamachowcy? Chociaż... Ty i tak masz na tych zamachowców uderzać, więc uderzaj. Zastanawiam się, czy już tu nasze potwory nie wepchać do tej walki. Chyba tak zrobię. Bo zaraz mi ogry zaczną uciekać, to nie jest dobra rzecz. O, jak mi się oni tu przydarli. Jakoś się przydarli, więc źle. Dobra, ty mi tu leć na... gdzieś wspomóż walczących.
Dawać mi na Borysa. Macie zablokowane pole ostrzału, to chodźcie tu. Ale Borys ma tam dużo, widzę, punktów życia. Dobra, niedźwiedzie widzę mi tu padają, w sensie niedźwiedzie wroga. Gorzej, że ten też tu pada. Dobra, musimy wzmocnić trochę naszą armię. Czy wy macie jakąkolwiek możliwość ostrzelania kogokolwiek? Nie. Gorzej, że nasz nadzorca już wieje. Oj, niedobrze się dzieje, bo mi zaczynają wojska spierdzielać. No, piechota wieje. Pająk też zaraz zwieje. No niestety, nie pykło. Chociaż widzę, część jednostek nagle odzyskała morale. Ale zaraz pewnie też zaczną wiać. Gdyby mi tak tylko moi ci strzelcy się nagle obudzili, że jednak są chętni do walki. To bym jeszcze trochę wroga osłabił. A, spierdzielają znowu. Dupa, tu się nic nie wydarzy już dobrego. No kurde, mieliście zacząć strzelać. O, ci się obudzili. Możecie jeszcze trochę osłabić wroga. No, strzelać. Nie, tu się już nic naprawdę dobrego nie stanie. It
Gdzież uciekają. Tu się nagle nasza piechota, widzę, obudziła. Możecie jeszcze trochę wrogowi po prostu nabruździć. Możemy popatrzeć z bliska, co tutaj wyprawia ten pająk. No, dobra, mamy porażkę szlachetną, bo szlachetną, ale wróg chyba... Nie, no stracił, dobra, sanie i jeźdźców niedźwiedzi. Nawet dwie jednostki sani. Szkoda, że nie mieliśmy tej artylerii. Albo, że pole bitwy nie zostało lepiej ułożone z jakimś wzniesieniem, żebym te jednostki mógł lepiej umieścić. No ale trudno. To był tylko konwój. Ursusowi jest daleko do naszych ziem. Więc straciliśmy towary, które wysłaliśmy w tym konwoju. Straciliśmy też tą, no trochę długo już budowaną armię. Bo Gnojkowi się zachciało walki i ma umiejętność nagłego ataku, bo gdyby nie miał, to by się nie odważył tam zaatakować, bo tam garnizon wtedy Zarna Grun by nas wsparł. Kurde, tam w tym ścisku, który panował, to jedna taka sensowna wyrzutnia rakiet mogłoby sporo podziałać, albo jakiś mag z zaklęciem obszarowym, jakimś ofensywnym, i losy bitwy można byłoby spokojnie obrócić. Nie wiem, jakbyśmy jeszcze sobie poradzili z tym Borysem, bo on tam wydawało się całkiem sprawnie walczyć, szczególnie że on jest dobry przeciwko potworom. No ale musimy tworzyć sobie kolejnego nadzorcę konwoju. Co jest dosyć irytujące, no bo... Wow! Ale patrzcie, Borys jak on się tu zapuścił w ogóle. Którędy? On opanował dużą część ziem krasnoludów chaosu. I w ogóle był tutaj. O, w ogóle ten ma czachołupów sporo. I to z moździerzami grozo wstrząsu. I niszczycieli. O kurde, on ma konkretną armię. To ty byś, kolego, mógł pokazać jednak, kto tu rządzi. I się tak zastanawiam, żeby ci może przydzielić jakąś misję. Czy my nie mamy w ogóle podpisanego sojuszu żadnego? Widzę, że nie chcesz sojuszu, kurde. Ale to weź ty się jakoś tą swoją siłą jednak przeciwstaw temu Borysowi, co? A wy się z nim nie bijecie. On, Borys, całkiem możliwe, że przeszedł w ogóle tutaj przez ziemię tych krasnoludów i zaatakował tu. Albo przeszedł tędy ewentualnie. Ale że ominął tę ziemię, to powiem szczerze, jestem zaskoczony. I za Gromdal. Oni się z nim nie biją, z tego co widzę. Ale mam nadzieję, że ten Borys nie przeszkodzi jakoś konkretnie naszym planom. Bo to byłoby już naprawdę mega irytujące, gdyby tak się wydarzyło. Dobra, Zatan. Ty już tutaj wyprodukowałeś sobie tą wyrzutnię. Dobra, to spotykamy się, chłopaki. Tutaj u góry. Przy skale wyzwania. W kolejnej turze sobie przekażemy armię. W sensie Zatan przekaże Draskhaotowi zwykłych krasnoludów. Aha. Nie przekaże, bo ja miałem... Dopiero bym przekazał w momencie, kiedy bym dowerbował tutaj tych silniejszych, czyli piekielną gwardię. Na razie tego nie zrobiłem. Więc dopiero później dojdzie do tej zamiany. Na razie po prostu Draskhaot tam, czy Draskhaot wzmocni atak
Wzmocni atak Zatana i tyle. Dobra, weźmy sobie jeszcze badania. I będzie to. I moi drodzy, wygląda na to, że w kolejnym odcinku w końcu zaatakujemy Grimgora, bo nie będzie lepszego momentu. On tutaj co prawda ma swoją armię dosyć blisko. I to armię, która nie jest najgorsza. On sam ma też 27 poziom. A co gorsze, widzę, że jemu się też tworzy armia Ła. Tak, której jeszcze nie widzimy. Ale tak, no to będzie irytujące, że ty ma tyle jazdy. Troli się nie boję, bo trole dostaną po raz, dwa razy szarże, czy szarże, ostrzał od garłaczy i ich nie będzie. Nasza piechota jest, no, nie jest lepsza, ale poszczególne jednostki są równe, my chyba piechocie wroga, ale my mamy w ogóle piechoty więcej. Myślę, że dalibyśmy sobie radę z tą armią. Nie wiem tylko, jakby nam wyszła walka z samym Grimgorem, bo on tu ma 150 pancerza, 796 siły broni, 88 ataku w zwarciu, czyli rzadko kiedy chybia. Nasz Zatan ma większą siłę broni, ale ma mniej pancerza. Rzadziej zdecydowanie trafia. A więc Zatan by sobie na solo z Grimgorem nie poradził. W dodatku tutaj widzę, że mu się tworzą kolejne armie, ale to już nimi się za bardzo nie martwię. Natomiast z tego powodu, że tutaj Grimgor jest tak blisko, myślałem, że jednak tą swoje siły będzie tam gdzieś niżej uzupełniał. Z racji tego, że on jest tak blisko, to ja się wycofam teraz chłatem do granitowych iglic, żeby on tam znowu strzegł naszych głównych ziem. Czy Zatan sobie tutaj poradzi w pojedynkę, ale tak jak mówiłem, to już od następnych odcinków, bo ten już kończę w tym momencie. Zażegnaliśmy duży kryzys w związku z tą Morkanem. Teraz nam Borys Ursus postanowił zacząć się przeszkadzać w osiągnięciu celów tej kampanii, ale on na szczęście nie jest aż tak blisko tymi swoimi siłami, jak był wcześniej Tamurkan. I mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużą przeszkodą. Poza tym ta jego armia nie była aż tak silna jak armia Tamurkana, którą nas najechał. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!